Ekscelencjo, wielce szanowny panie wiceprezydencie, wielce szanowna pani, szanowni państwo ministrowie, wielce szanowni państwo, bardzo serdecznie jeszcze raz witam pana wiceprezydenta wraz z małżonką i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przybycie do Polski, bardzo dziękuję za obecność wczoraj i czynne uczestnictwo w uroczystościach 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, uroczystościach, które dla nas Polaków, ale w naszym przekonaniu dla Europy i dla świata były uczczeniem bardzo smutnego, bardzo dramatycznego, ale też i bardzo ważnego doświadczenia. Mówiliśmy o tym wczoraj już bardzo dużo, mówił o tym wczoraj pan wiceprezydent. Ale ja chciałem z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, mojego osobistego, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować panu wiceprezydentowi, jego małżonce. Wszyscy znamy okoliczności, które mają miejsce w ostatnich dniach. Wszyscy wiemy o tym, że była zapowiedziana wizyta pana prezydenta Donalda Trumpa. Przyroda, zdarzenia nieprzewidywalne w postaci huraganu doprowadziły do zmiany tych planów, zmiany, która z mojego punktu widzenia jest oczywista. Nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent w takiej sytuacji, kiedy na kraj i na ludzi idzie niebezpieczeństwo, powinien być obecny i powinien na miejscu trzymać rękę na pulsie spraw. Ale wtedy zapada błyskawiczna decyzja o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych będzie zastąpiony w Polsce na uroczystościach przez swojego zastępcę, przez drugą osobę w Stanach Zjednoczonych, przez wiceprezydenta. I pan wiceprezydent razem z małżonką natychmiast decydują, że wsiadają w samolot i lecą do Polski. Proszę państwa, to jest 10 godzin w samolocie. 10 godzin, po których druga para Stanów Zjednoczonych natychmiast rozpoczyna wraz z nami uroczystości. Koło 10 lądował samolot, o 12 państwo już byli z nami na placu przed grobem nieznanego żołnierza i przez całą pozostałą część dnia byliście państwo aktywni i wraz z nami czciliście tych, którzy polegli, tych, którzy walczyli, tych, którzy cierpieli. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Proszę przyjąć ode mnie najserdeczniejsze podziękowania w imieniu całego polskiego społeczeństwa, a także i moje osobiste za to, że władze Stanów Zjednoczonych i od strony tej właśnie instytucjonalnej, poprzez udział drugiej osoby w państwie, ale także, że państwo osobiście tak wiele trudu włożyliście w to, żebyśmy mogli godnie tą rocznicę obejść. To dla nas bardzo ważne i osobiście z całego serca państwu za to dziękuję. A dzisiaj znów od rana praca. Państwo przybyli do nas do pałacu. Odbyliśmy bardzo ważne rozmowy na temat aktualnych relacji i przyszłych planów, jakie są w relacjach polsko-amerykańskich. Mówiliśmy o współpracy w zakresie energetyki, mówiliśmy oczywiście o współpracy wojskowej. Bardzo dziękuję za obecność w Polsce także panu sekretarzowi do spraw energii Rickowi Peremu. Panie sekretarzu, bardzo dziękuję. Z panem ministrem Piotrem Naimskim długie rozmowy na tematy związane z obecną i przyszłą współpracą energetyczną w kwestiach bardzo ważnych. Mam nadzieję, że to będzie na przyszłość dla naszego kraju stworzenie kolejnych możliwości rozwojowych i kolejnych możliwości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Już dzisiaj w wyniku tych prac, które wspólnie prowadzimy od ponad 2 lat, mamy kolejne kontrakty podpisane na dostawy LNG do Polski. Te dostawy są realizowane. Byliśmy przecież nie tak dawno z panem sekretarzem w Sabine Pass. Miałem możliwość na własne oczy zobaczyć instalacje amerykańskie, z których gaz już w tej chwili dociera gazowcami, czyli okrętami, które go dostarczają do Świnoujścia i może tam być do naszego gazoportu przetransportowywany. Informowałem pana wiceprezydenta i pana sekretarza o tym, że rozbudowujemy w tej chwili terminal gazowy w Świnoujściu, że chcemy, żeby miał on większą niż dotychczas pojemność, żeby można było rocznie przez niego
przetransportować 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Dzisiaj to jest 5. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli te większe możliwości transportowe. Pracujemy nad tym. Podpisałem w tym zakresie odpowiednie ustawy i prace już się rozpoczęły. Mamy także nadzieję na to, że uda nam się zrealizować kolejną inwestycję w postaci ustawienia terminala gazowego pływającego, który będzie zlokalizowany w Trójmieście. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy również o współpracy wojskowej. Jest obecny tutaj pan minister Mariusz Błaszczak. Mówiliśmy o udziale amerykańskim w modernizacji polskiej armii. Mówiliśmy o wzroście zaplanowanym przez nas wcześniej, wzroście w kolejnych latach wydatków na obronność. Mówiliśmy także o naszych planach. No nie jest dla nikogo tajemnicą, że czeka nas w najbliższych latach zakup kolejnych śmigłowców, które zastąpią te, których używaliśmy do tej pory. Mamy tutaj nadzieję, że w tych przetargach, które są już w tej chwili planowane, wezmą udział firmy amerykańskie. Wiadomo, że w tym zakresie Stany Zjednoczone produkują sprzęt, który z całą pewnością jest w absolutnej światowej czołówce i mamy nadzieję, że tutaj firmy amerykańskie też przedstawią swoje oferty. Z całą pewnością jest to sprzęt doskonały i cieszylibyśmy się, gdyby właśnie z takiego najlepszego sprzętu polska armia mogła korzystać. Realizujemy już dzisiaj razem programy. Myślę tutaj o programie Patriot, myślę tutaj o dostawach rakiet HIMARS do Polski, systemów HIMARS, rakietowych HIMARS do Polski. Także wiele się w tym zakresie dzieje. Rozmawialiśmy również o rozszerzeniu amerykańskiej obecności w Polsce. Liczę na to, że jeszcze w tym roku uda nam się podpisać już finalne umowy, jeżeli chodzi o rozszerzenie tej amerykańskiej obecności, że podejmiemy ostateczne decyzje co do tego, jakie będą lokalizacje. Trwają prace nad tym. Rozważamy te kwestie wspólnie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Został w tym zakresie przedstawiony cały szereg propozycji. Liczę na to, że w tym roku jeszcze dojdzie do ostatecznego ich sprecyzowania. Rozmawialiśmy z panem wiceprezydentem na temat rozwoju sieci 5G. Rozmawialiśmy także na temat ruchu bezwizowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wszystkie te istotne kwestie poruszyliśmy dzisiaj i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu wiceprezydentowi za te bardzo owocne i dobre rozmowy, ale szczególnie państwu dziękuję za obecność u nas wczoraj na naszych uroczystościach. To było bardzo ważne. Mówiłem dzisiaj, rozmawialiśmy przed chwilą z panem ministrem Krzysztofem Szczerskim, że także dzięki państwa obecności wczoraj Warszawa była takim euroatlantyckim centrum dyplomacji. Odbyło się tutaj mnóstwo spotkań bilateralnych. Pan prezydent też miał możliwość spotkania się z prezydentem Ukrainy, rozmawiania na temat ważnych spraw związanych z przyszłością Ukrainy, z tym wszystkim, co tak ważne, także i dla kwestii naszego bezpieczeństwa i rozwoju współpracy gospodarczej. Cieszymy się bardzo z tego, że te uroczystości miały tak ważny i taki wymiar, także dzięki Państwa obecności. Jeszcze raz dziękuję.